Jest 23 sierpnia 2020 rok, równo 80 lat temu zamordowany przez policję niemiecką, przez hitlerowców, zginął w świętej pamięci Aleksander Urbański, kierownik Szkoły Powszechnej w Zabłociu, nauczyciel, członek organizacji wojskowej Orła Białego. W 2018 roku, zbierając wszystkie materiały z różnych źródeł, w archiwum, w bibliotekach. No, jak tu sekretarz powiedział, sytuacja nie była taka, żeby uczcić takie osoby, jakim był Aleksander Urbański. Jak się zaczęło? W Sylwestra tamtego roku, przy współpracy z panem sekretarzem, znaleźliśmy nazwisko Urbański Janusz, to był starszy syn Aleksandra. Znaleźliśmy, ale akt zgonu tego syna. Może dzięki temu też znaleźliśmy wnuka Aleksandra Urbańskiego, który jest pracownikiem Urzędu Miasta czy Urzędu Powiatu, już nie pamiętam dokładnie, w Mielcu, województwo podkarpackie. Dać Panie. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chodzi tutaj również o kolejnego dyrektora Zabłocia, który jest legendą też Zabłocia i wielkim patriotą. Bo oprócz tego, że był wieloletnim dyrektorem, wychował bardzo dużo młodzieży i widzę, na porządnych ludzi wychował, to był też i społecznikiem. Był wieloletnim radnym, który miał wpływ, szanowni państwo, na to, co działo się w tej gminie i co my w tej chwili kontynuujemy. W związku ze zbliżającą się uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej na cześć mojego dziadka, świętej pamięci Aleksandra Urbańskiego, pragnę przekazać serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego upamiętnienia. W tym w szczególności wójtowi gminy Kodeń, panu Jerzemu Trociowi, sekretarzowi gminy, panu Mariuszowi Zanko, dyrektorowi Miejskiego Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, panu Pawłowi Borukowi oraz panu Robertowi Sołdatowi, autorowi artykułu przybliżającego postać Aleksandra Urbańskiego, który ukazał się w Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym. Ponadto dziękuję gorąco panu Tadeuszowi Krawczykowi, wieloletniemu nauczycielowi i kierownikowi szkoły w Zabłociu, za przybliżenie nieznanych faktów i szczegółów życia mojego dziadka w trakcie wielu godzin serdecznych rozmów telefonicznych. Niestety z przyczyn obiektywnych moja rodzina nie będzie mogła uczestniczyć w zbliżających się uroczystościach w najbliższą niedzielę 23 sierpnia. Mam jednak głęboką nadzieję, że w nieodległym czasie uda nam się odwiedzić miejsca związane ze sobą mojego dziadka, w tym Zabłocie, Białą Podlaskę oraz Kodeń, i przy tej okazji osobiście podziękować wszystkim za uhonorowanie go sobie. Z wyrażami szacunku, Andrzej Urbański, wnuk Aleksandra Urbańskiego. W międzyczasie poznaję swoją przyszłą żonę, Marię Golec, z którą bierze ślub w 1932 roku. Jak wspominają późniejsi ich uczniowie, oboje uzupełniali się. Ona energiczna, poukładana, dbająca o dom i rodzinę,
potrafiąca poradzić sobie w każdej sytuacji. On za to spokojny, opanowany, tolerancyjny, bezkonfliktowy, szanujący siebie i innych. To, co ich bez wątpienia łączyło, to postawa religijna i wielki patriotyzm, a także oddanie swoim uczniom i społeczności lokalnej. W tym miejscu warto wspomnieć, iż mieli dwójkę synów, Leszka i Janusza. W roku szkolnym 33-34 przenosi się do szkoły podstawowej w Strzakłach koło Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie pełni już rolę kierownika szkoły. Jednak nie na długo, bo dwa lata później wraz z żoną trafia do Zapłocia koło Piszczaca, czyli tutaj. I przebywa tutaj aż do aresztowania w 1940 roku. W szkole tej Aleksander został mianowany kierownikiem i pełnił tą funkcję z krótką przerwą, gdzie zastępowała jego żona aż do śmierci. Ja dziś mogłabym pokazać to miejsce, gdzie on siedzi.